No cóż, dzisiaj wzięliśmy dwie zupełnie różne połowy. Pierwsza połowa w naszym wykonaniu bardzo słaba, zupełnie nieudana. I organizacja gry, i pomysł na grę, to było wszystko realizowane na bardzo, bardzo słabym poziomie i zasłużenie tą pierwszą część przegrywaliśmy. W drugiej połowie już nasza gra wyglądała tak, jak powinna, praktycznie od pierwszej minuty tego meczu. Osiągnęliśmy to, co chcieliśmy, przewagę na połowie przeciwnika, stwarzaliśmy zagrożenie, może nie jakieś takie stuprocentowe, ale to już nosiło znamiona tego, żeby stwarzać sytuację, zdobyć tą wyrównującą bramkę. Jednak dzisiaj nie byliśmy w stanie nawet zremisować tego meczu z Jagiellonią. Bardzo duże rozczarowanie na pewno i dla mnie osobiście, i w szatni. Ale wiem z drugiej strony, że ten czas, jaki jest przed nami, ta praca z drużyną, już z całością, bo dzisiaj jednak niektóre moje decyzje personalne były trochę tak podejmowane na wyczucie, bez jakiejś takiej wiedzy na temat tego, jak niektórzy zawodnicy mogą się zachować w danej sytuacji, i wiem, że Lech będzie grał na pewno lepiej i będzie na pewno z każdym meczem wyglądał coraz lepiej, coraz pewniej.